Cześć, witajcie w szybkim nagraniu, w którym pokazuję dwa ustawienia graficzne. Jak widzicie, ekran jest podzielony na pół i możemy zobaczyć, jak się prezentuje Flight Gear w dwóch konfiguracjach graficznych. Tak jeszcze wspomnę, że jest to wersja deweloperska 2020.4 i po lewej stronie mamy ustawienia domyślne, jakie się włączą zaraz, powiedzmy, po pierwszym zainstalowaniu Flight Gear. Tak się domyślnie prezentuje grafika, to co widzimy po lewej stronie. No można powiedzieć, że są to takie ustawienia średnie. Mamy średnią ilość drzew, mamy tam parę shaderów powłączonych, ale też nie wszystkie. Nie mamy tam chyba za bardzo cieni. Tutaj jedyną rzecz, jaką zmieniłem, to jest zmiana pogody z Basic Weather na Detailed Weather, a to dlatego, że jednak chciałem, żeby widoczność była podobna, czy też taka sama, bo jednak Basic Weather bardzo mocno tą widoczność ograniczał. A nie chciałem tutaj aż takich dużych różnic co do widoczności terenu. No a po prawej stronie widzicie, jak się prezentuje Flight Gear, można powiedzieć, w maksymalnych ustawieniach, chociaż też nie do końca, bo jeszcze można byłoby tą grafikę poprawić, ale tutaj już myślę, że mój komputer nie dałby rady tego uciągnąć. Także tutaj jedyne rzeczy, jakie nie dałem na maksa, to ilość drzew, tam dałem o jeden poziom niżej. No i oczywiście poziom szczegółów, tutaj oczywiście można by te suwaki maksymalnie dać na prawo, jeżeli chodzi o poziom szczegółów, no ale to na pewno zabiłoby mi ilość klatek. Także tylko suwak Bear dałem na maksa na prawą stronę, który ma tylko pokryć teren bez żadnych szczegółów. No a co do klatek, to jeszcze na dole widzicie właśnie, ile ich jest po obu stronach na dole i po lewej stronie przeważnie jest to 60 klatek. Zapewne mogłoby to wycisnąć więcej, z tym, że miałem włączonego V-Synca, więc mamy maksymalnie 60. No a po prawej stronie tak od 20 do 30, jak zauważyłem, więc można powiedzieć, że o ponad połowę ta ilość klatek spada. I też jeżeli chodzi o prawą stronę, to jest włączona fotosceneria, także wygenerowałem sobie też fotoscenerię, żeby też tą grafikę podbić jeszcze bardziej. Także to tyle z mojego komentarza, życzę miłego oglądania.